A całun rozrzucony, jakby go wiatr dźwigał, a potem o ziemię cisnął. Każdą jego ranę to płótno wzięło na siebie. A na płótnie odbity jest on, jak był po śmierci. A więc gdzie jest ukryty? Może zmartwychwstał. Na pewno. Dotykałem tego płótna. Byłem, widziałem. A jeśli to co się odmieni? Chociażby się swoim uczniom jakoś pokazał. Powiedzmy, że jest tutaj i że stał się ciałem. I co mówi? Co uczniom ma do powiedzenia? Że śmierć zwyciężył. I co dalej będzie? On na tronie w niebie zasiądzie. I sprawiedliwość będzie. To się nie sprawiedliwość. No. Że wszystko według prawa. On został zabity według prawa. To prawo będzie odmienione. Na jakie? Na sprawiedliwe. Najpierw grzesznikom będzie wybaczone, potem... objawione. I głodni będą nakarmieni. Choroby uleczone. Nie będzie przemocy. Głusi usłyszą, ślepi zobaczą. Czy było to potrzebne, żeby on za to zginął? On, który na głodnych nakarmił, on, który groby mógł otworzyć, gdy powiedział mążu uciszenie, może się uciszyło? Więc czemu umarł? Żeby zmartwychwstać. Ja go widziałam. Stałam. Płakałam. A on stanął przede mną i zawołał: Mario. Przyszedłeś. Czekamy. Spełniło się. Amen. Pokój wam. Czemu jesteście zmieszani? I czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? To ja jestem. Ja się na to narodziłem i na świat przyszedłem, aby dać wam życie wieczne. Darami jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuściście grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Piotrze, czy miłujesz mnie? Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Piotrze, czy miłujesz mnie? Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Piotrze, czy miłujesz mnie? Panie, Ty wszystko wiesz. Przecież wiesz, że Cię kocham. Na Tobie zbuduję Kościół mój,
a bramy piekielne go nie przemogą. Co zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Tomaszu, nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Pan mój i Bóg mój, mistrzu. Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Spożyjmy wspólnie posiłek. Zmartwychwstał, próżna by była nasza wiara, ale On żyje. Ukochał nas wszystkich takich, jakimi jesteśmy. On nikim nie gardzi, zapłacił za nas okup. Teraz oczekuję jednego, abyśmy uwierzyli, przyjęli z wdzięcznością Jego dar, przyjęli Go jako Pana i Zbawiciela. Panie Jezu, potrzebujemy Ciebie. Dziękujemy, że nas wybawiłeś. Otwieramy Ci drzwi naszego życia i przyjmujemy jako Zbawiciela i Pana. Prosimy, pokieruj naszym życiem. Uczyń nas takimi, jakimi nas pragniesz. Amen. Amen. Zmartwychwstał Pan, alleluja! Zmartwychwstał Pan, alleluja! Zmartwychwstał Pan, alleluja! Zmartwychwstał Pan, alleluja! Alleluja, alleluja! Zmartwychwstał Pan, alleluja! Alleluja, alleluja! Zmartwychwstał Pan. Myślę, że nie potrzeba tutaj żadnego komentarza. Wydaje mi się zatem, że to przedstawienie jest takim centralnym wydarzeniem naszego dzisiejszego spotkania. Na pewno dotknęło serca każdego z nas. Tak jak powiedziałem na wstępie, spotkaliśmy się właśnie po to, aby celebrować przede wszystkim radość ze zmartwychwstania. Dlatego raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję naszej grupie teatralnej Razem. Pani Krysia powiedziała, że nie są to wprawdzie profesjonaliści, ale powiedziałbym w dużej mierze coraz bardziej do tego profesjonalizmu dochodzą. Myślę, że potrafią wzruszać nas, nawet wyciskać łzy i myślę, że daje to nam bardzo wiele takiej głębokiej refleksji.
powiedziałem, tak święty Paweł powiedział, wszystko nam wolno, ale nie wszystko wypada. A więc kierujmy się sumieniem, które ciągle, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy w naszym życiu, czy nam się wydaje, że jesteśmy szczęśliwi, czy nie, słuchajmy sumienia, głosu sumienia, które naprawdę pokieruje i zmusi nas do głębokiej refleksji. Zatem dziękuję serdecznie raz jeszcze z serca za to piękne przedstawienie. Bóg zaprosi.